W trakcie ładowania. Chociaż woła. Sprawdzam swój film, bo ja często nagrywam i wrzucam, a potem dopiero wyłapuję błędy i zostaje tak. No, jak już są jakieś błędy, to już tak najczęściej zostaje. Ale zobaczcie, jaki cyrk na tym pilocie. Posłuchajcie mojego głosu. Wracamy do dzieciństwa. Uwaga, wracamy do dzieciństwa. Po przebudzeniu, jak to u mnie, to są klimaty na moim kanale, ja się tutaj montam plocze, co ja wygaduję, no ale tak to jest, przed kawą, przed śniadaniem, wstaję sobie, nagrywam na spontanie, no i spróbujmy jeszcze sobie te dwa głośniki porównać po tym, jak już je tak wstępnie... Teraz zrobimy z siebie potwora, uwaga. Wizualne i takie tam. No wiadomo, podstawową różnicą jest to, że no, ten jest dwustronny. Teraz to coś takiego jak w wiadomościach, czy gdzieś, jak ktoś chce swój głos zatuszować, to tak modulują, ale można jeszcze niżej. On z tyłu jest zabudowany, tam chyba nawet bas refleksów nie ma. Ojej, jaki ja mam głos! To jeszcze sprawdził, czy tam gdzieś to powietrze nie ma. To bez sensu przy głośniku tak dużej mocy, coś tam powinno ufać. Zobaczmy. Dobra, S1032 w tej chwili. A ja chcę się połączyć z S1115. No. I zobaczyć, czy tam z tyłu coś mu ufa, czy jak go położę tak przodem na dywanie, czy tam z tyłu w ogóle jakieś zdjęcie będzie wydobywał, są chociaż jakiś jeden bas refleks jest, czy nie ma w ogóle. No nie, nic tu chyba nie ma. Nie, nic tu nie ma. Tu ani powietrze nie ufa. No, także to by było na tyle śmiechu z rana.